Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Jesteśmy teraz u kolegi Herberta Pikosa w miejscowości Zawada. Jest to miejscowość położona kilka kilometrów od Opola. Kolega latuje tutaj, jeszcze pokażmy, to chodzi o tego kolegę właśnie, ponieważ tutaj w obiektywie mamy jeszcze dwóch innych kolegów. Koledzy się może przedstawią. Marek Malek, jestem opiekunem tutaj w tej hodowli, sam też mam hodowlę gołębi. Tak, i tutaj kolega? Robert Opos, jestem prezesem sekcji i organizatorem. Sekcji, w jakim oddziale? Właśnie w tym oddziale Ozimek, którą 0263 Ozimek. Jesteśmy tutaj kolegi z tego powodu, że właśnie tutaj w tej hodowli jest gołąb, który zdają drugą lokatę z lotu Barcelona, który był w tym roku organizowany przez braci Łepuch. Jest to gołąb, który przyleciał z drugą lokatą i zajął w całym locie w Polsce właśnie to drugie miejsce. Kolega tutaj jeszcze, przypomnijmy, że lotuje właśnie w tym oddziale, co mówiliśmy, Ozimek, a oddział Ozimek liczy około 100 hodowców i jest członkiem okręgu Opole 1, który cały okręg liczy około 2,5 tysiąca hodowców. Jest to bardzo silny oddział, gdyż tutaj między innymi w tym oddziale też lotuje kolega Karol Grabowski, tak? Wasz rywal. I wygrywacie z nim na co dzień normalnie, czy nie? To znaczy się do 500 km przegrywam, ale później różnie to bywa. Różnie to bywa, tak. Tutaj właśnie teraz jeszcze, korzystając tutaj z obecności tutaj wszystkich tych kolegów, chcę jeszcze tylko powiedzieć, że tutaj kolega był tutaj organizatorem lotu właśnie Barcelona na terenie okręgu Opole. Tam w Łęknicy, kiedy przebywaliśmy podczas koszowania, właśnie byliśmy świadkami, kiedy córka kolegi Krzysztofa, Justyna, wraz z zięciem przywozili te gołębie, a te gołębie właśnie zbierał tutaj właśnie kolega Robert. Może kolega Robert powie jeszcze troszeczkę o tym, jak to organizował. Znaczy, organizacja wyglądała w ten sposób, że poszczególne oddziały przywoziły tutaj do Zawady gołębie, które były po prostu segregowane. I tu mieliście punkt wkładań tych gołębi, tak, tak jakby. Tak, tak, tak. Wy je po prostu przyjmowaliście tutaj. Tak, tak, warunki były dosyć dobre. No, pan Łepu był zadowolony z koszowania w Zawadzie. Także obiecał dalszą współpracę. I przypomnijmy też jeszcze, ile tych gołębi tutaj nas zebieraliście. Bodajże 431. Tak, a tutaj właśnie od kolegi Herberta i kolegi Marka to pochodziło, że tak powiem, 6 gołębi, które poszły na ten lot, moje tak? 6, Marka 3. Aha, 6 twoje, a i 6 Marka, i 3 Marka. Własnej hodowli, tak, tak. Rozumiem, dobrze. To teraz może powiem coś może bliżej o tym gołębiu, który zdobył tą drugą lokatę. To nie jest pierwszyzna. Ona już wygrywała maratony parę razy. Będąc u gościa przez jeden rok, 3 lata temu, który może dzisiaj się włosy z głowy powyrywa, że ją wypuścił, jak zobaczy, że ten gołąb zrobił drugie miejsce i pierwsze na drugiej strefie. I szkoda, że rok pauzy miała, ale po roku pauzy wróciła i była dopisana w ostatniej sekundzie na spis. I tam zrobiła 8 konkursów i 4 maratony. Czyli tutaj można powiedzieć spokojnie o tym gołębiu, to jest, że tak powiem, kontrargument na zarzut, że jeżeli ktoś powie, że co te gołębie poza Barceloną robią, to tutaj akurat ten gołąb zaprzecza temu. To jest gołąb, który po prostu zdobywał czołowe lokaty. Panie Krzysztofie, tak samo na różnych... ona wróciła w takiej formie, jakby wróciła z pola, jakby gdzieś na polu żerowała i wróciła z pola. Czyli ja nie przesadzam. Niech nikt nie mówi, że my męczymy gołębie na Barcelonie. Ona wróciła w super formie, cieszyła się, poleciała do samczyka i tak jakby w ogóle na locie nie była. I potwierdzała właśnie to, że jest wybitnym gołębiem. Bo oskarżają nas o to, że męczymy gołębie. Gołębie się dostosowuje, dane gołębie, do danego lotu. I ona zrobiła wynik dlatego, że to są gołębie z charakterem. A powiedzmy jeszcze, z jakiej gołębi ona się wywodzi? To znaczy się tam jest tyle gołębi, bo od 92 roku to jest cały czas ta sama linia, którą miałem i to są, tam nawet jest kadet w tej linii, nie? Karla Mulemansa, tam jest Louis Defe, tam jest tyle różnych gołębi, tylko że one już są moje. One od 12 lat są hodowane u mnie i to jest po prostu mój gołąb wyhodowany u mnie na gołębi. Rozumiem. Dziękujemy bardzo na razie i powiemy jeszcze tylko coś takiego, że zdjęcie temu gołębiowi przed chwilą zrobiliśmy. Teraz za chwilkę jeszcze będą na stronie internetowej te zdjęcia dostępne, ale będą też również dostępne skany rodowodu, jak również skany dyplomów, które ten gołąb zdobywał. A powiedzmy jeszcze, jakie te najlepsze konkursy zdobył wcześniej, nie na Barcelonie ten gołąb? W zeszłym roku Marek... Pierwsze miejsce z lotu Rhine Nord, między innymi pierwsze miejsce w oddziale z Rhine Nord, 750 km. A
na ile gołębi? To było, przeszło 1000 gołębi na pewno. Rozumiem. W oddziale było, ale nie wiem dokładnie. No i w zeszłym roku zrobiła też z drugiego maratonu, bodaj w pierwszej 50 była w oddziele. W 2010 8 konkursów i 4 maratony. Także widzimy, że ten gołąb zaprzecza temu, co tutaj, bo jeżdżąc po Polsce się często spotykam z takim zarzutem, że te gołębie z Barceloną są gołębie, co dobrze, zrobił Barcelonę, ale to wszystko, co jeszcze robi poza Barceloną. Ale ten gołąb akurat udowadnia, że on zrobił... 4 jest... maratony 2 lata temu. To, w jednym roku 4 maratony w konkursie. Tak. Jeszcze przypomnijmy, jest to gołąb z 2006 roku i może pokażemy go tutaj do kamery teraz, jak on wygląda, dobrze? To ja pójdę, panie. To kolega pójdzie, a my w tym czasie jeszcze porozmawiamy tutaj z kolegą Robertem odnośnie tej organizacji lotu. Ty pierwszy raz organizowałeś ten lot tutaj? Tak, pierwszy raz i myślę, że w przyszłym roku również zorganizuję tutaj właśnie wkładanie. Bardzo dobrze koledze to się udało. A co cię natknęło, żeby tutaj właśnie się zająć organizacją tego lotu? Warunki. Warunki jakie były i po prostu dużo hodowców z Opola. Zainteresowanie, które było? Tak, z Opola po prostu mnie się pytali, dlaczego my nie mamy, dlaczego inni mają. I postanowiłem zorganizować tutaj dla hodowców z Opola, jak również dla innych umożliwić wkładanie, bo było w Brzegu, ale zlikwidowali punkt, w Łęknicy za daleko niektórym było, dlatego tutaj zorganizowałem w Opolu. To też było wygodne właśnie dla innych hodowców, którzy sami nie musieli, aczkolwiek tam u kolegi Krzysztofa Ireneusza, właśnie wtedy byliśmy akurat, kiedy było koszowanie, to kolega Ireneusz nam pokazywał właśnie wolierę, w której trzymał gołębie, które hodowcy z innych punktów takich, gdzie nie było takich, że tak powiem, kreatywnych postaci sportu gołębiarskiego jak ty, że przysyłali po prostu do niego na adres normalnie pocztowy, one te gołębie były przyjmowane, on je tam doprowadzał do jakiejś takiej formy i po prostu te gołębie były później koszowane właśnie w Łęknicy na ten lot do Barcelony, no i tam pojechały wtedy najpierw do Belgii, a później dalej w dalszym ciągu do Barcelony. Tutaj natomiast mamy już tego gołębia, kolega Marek go nam tutaj pokaże. O, zobaczmy, to jest taka samiczka właśnie. Czerwony. Pokażmy skrzydełko jeszcze jej. I numerek. Tak, to jest gołąb z 2006 roku, zobaczmy. Teraz może każdy sobie zweryfikować, czy chce, czy to jest to skrzydło szybkie, wolne i też mamy tutaj to, ten numer tego, że tak powiem, o, tutaj 19741, to możemy odczytać. Jeszcze powiemy coś takiego, że kiedy ten gołąb przyleciał, była taki troszeczkę, to anegdotycznie zabrzmi, ponieważ kolega Herbert nie wiedział dokładnie, o jaki numer chodzi przy podawaniu i nie wiedział, że ten gołąb ma nabity kolega, numer na skrzydle. Mi powiedział, że mam na piórka zaglądać, bo ja przez 10 minut szukałem numeru tego. Na dolnej stronie. No. Tak, i kolega patrzył właśnie na dolną stronę, gdzie tych numerów nie ma, a on był po prostu. Ale gratulacji zebrałem z całej Europy. Tak? Z Niemiec dzwonili. A kto pierwszy dzwonił? Schaiker, taki hodowca z Niemiec. Tak. Jak zobaczył na internecie. Tak, bo to był gołąb drugi w Polsce, ale też tak. Pierwszy w strefie tej pierwszy drugiej. Pierwszy w najdalszej strefie. Czyli też można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy jest to gołąb, który największy dystans. Europy. Tak. Zwycięzcą Europy. Zwycięzca Europy, po prostu gołąb, który z Barcelony pokonał ze wszystkich gołębi najdalszy dystans. To jest ile dystans do twojego gołębika? 1601 km. 1601 km widzimy, także tak jak się nazywa, jeszcze raz pokażmy go tutaj może. O, mamy, mówię, zdjęcie na stronie, będzie można sobie tutaj zobaczyć. A teraz jeszcze przejdziemy dalej się tutaj dowiedzieć więcej o hodowli kolegi tutaj Herberta. Ile gołębi tutaj w hodowli razem posiada wszystkich? Już w tym roku ograniczyłem, bo ja jestem rencistą, jak widać. Znaczy, pokażmy jeszcze właśnie tak, kolega. Mam 516 żarty tak trochę renty, robi, ale tam nie widać. Mam 516 zł renty i ograniczyłem hodowlę. Tutaj, przepraszam bardzo, tą rentę polecamy uwadze ministra pracy i polityki socjalnej. W zeszłym roku sprzedałem 54, Marek był przy tym, sprzedaliśmy 54 gołębie, nawet takie, które mają 8 konkursów. Rozumiem. A ile teraz macie wszystkich razem? Jeszcze raz wrócę do pytania. 79 wystartowało na początku sezonu. Do lotów. A do w rozpłodzie jeszcze ile macie gołębi? 30. No, 30. 30 jest. Tak. A jak to się składa, że ty pomagasz akurat koledze Herbertowi w tej hodowli? No tak się składa, że rodzina. Ja też mam hodowlę pocztowych i tu rodziną jesteśmy. I studiuję w Wrocławiu weterynarię. Tak? Tak? Kolega jest studentem weterynarii? Tak, pomaga mi, w ten sposób, że ciut się znam. To się koledze tutaj super trafiło, że tak powiem w rodzinie weterynarz i to pewnie będziesz chciał się też specjalizować w kolumbopatologii, tak jak no, teraz jest nazywane. No zobaczymy, ale możliwe, że tak. Tak? No to... I tak się złożyło, że teraz od pana Herberta mam w swojej hodowli dużo gołębi i też się i sprawdzają. Sprawdzają się. Tak, a twoja hodowla ile czy gołębi? Ja mam hodowlę razem z tatą i z bratem. W zeszłą niedzielę pierwszy to był Schaiker. Ja mam hodowlę z tatą i z bratem i w mojej hodowli jest około 30-40 lotników. No i z maratonów też siadają, m.in. w zeszłym tygodniu roczniak od pana Herberta, oryginalny, usiadł ósmy w oddziele. Rozumiem. A z 800 ja miałem pierwszego w oddziele.
W zeszłym tygodniu? Tak, w zeszłym tygodniu pierwszy. A Robert się nie przyznał. A to był coś, jakiś gołąb też tych pochodzących z tych samych? Ale Robert się nie przyznał, a tydzień temu miał pierwszego mojego i się nie przyznał. Rozumiem. No to taka jest zawsze rywalizacja, pomimo współpracy musi być. Tak. Dobrze, to może rywalizację na chwilę zostawimy tutaj, a przejdziemy może zobaczyć, kolega nam pokaże, jak wygląda w gołębnikach u niego, jakie są szczegóły konstrukcyjnych rozwiązań, o takie rzeczy. No, ale zobaczymy i będziemy dalej mogli kolegom pokazać. Teraz wchodzimy do jednego z gołębników flotowych, kolegi Herberta. O, zobaczmy, jest tutaj taka dość niepowtarzalna konstrukcja, ponieważ ja tutaj jeszcze nim zaczniemy rozmawiać, pokażę, tutaj tak wygląda. Są takie gołębie, te regały są ustawione tak jakby segmenty, one są tylko między sobą przedzielone. Ile tutaj masz tych wszystkich cel? Trzy razy takie cele, ale tutaj jest na jednym 2, 4, po 12, nie, po 16, tak? Tutaj kolega przesuwa właśnie. I następny. Tu jest gołębnik na ruszcie, kolejny ten segment z gołębiami. I następny. I następny. A to ze względu na wypadek, który miałem w 2000 roku, zrobiłem kraty. Odszkodowanie dostałem i zamontowałem kratki, bo nie umiem czyścić. Tutaj rozumiem. Ile tutaj gołębi masz teraz wszystkich? 67. 67, czyli nie ma żadnego zagęszczenia? A 79 zaczynałem. Aha, to straty też nie miałeś dużo. Połowę jest pusto. Ostatnia niedziela była tragiczna. Ostatnia niedziela to w Polsce też była. My byliśmy tutaj w Starogardzie, tam też u kolegi Wysołowskiego. Co niedzielę, Krzysiek, traciłem jednego gołębia. Aha. Po 9 lotach tylko 9 było zaginionych. A tutaj jeszcze mamy drugi gołębik lotowy, tak? Tak. Też pokażemy. Podobna konstrukcja jest takiego? Tu są przeważnie roczniaki. To jest Przepraszam, jeszcze nim przejdziemy, to pokażmy jeszcze. A dobrze, tu już wejdziemy. Tu przeważnie roczniaki są i to jest to samo. Daleko dystansowy tutaj też jest. I właśnie czerwona jest z tego gołębnika. Z tego gołębnika. Jej półka to jest ta dolna. O, rozumiem, jak pokażemy. Na dole. A to jest jej mąż. Jeden z najlepszych lotników w tym sezonie. Znaczy mąż, powiedzmy partner. No i ma komplet. Tak, o, tu go zobaczmy. I co to jest, jaki gołębi ten partner pochodzi? Z Ricka Custersa. Ricka Custersa, o, znane te gołębie. Rick Custers. Gołębie nabywasz tutaj gdzieś w Polsce, czy po prostu jeździsz tam? Czy po prostu w jaki sposób pozyskujesz? Ja zacząłem od gołębi z Niemiec, od Schaikera. A jego gołębie to był Hanno Flick, Herbert Widen, Hub Hermans? Huba Hermansa też macie gołębie? Oj, ale jak? Ale od kiedy macie gołębie Huba Hermansa? One się stały popularne dość pierwszy 2000, raz. Bodajże 2010-2009 były pierwsze gołębie. To Van Luny. Ma gruby Van Luny. Super 15, Blue Magica też. Tak. Tak się przybija. I Silver Toy i Toin Torsten. Aha. I te gołębie, ale w jaki sposób je nabijacie? Na rynku wewnętrznym tutaj w Polsce, czy gdzieś tam za stałą ściągacie? Mi powiedzieli, gołębi się nie kupuje, jak się dostaje, to się dostaje dobre gołębie, bo kupować to nie warto. Aha, rozumiem. Gołębie się dostaje i dostawałem przez 18 lat gołębie od kolegi z Niemiec. A zbliża się teraz sezon gołębi młodych, zaczną się niebawem loty. To ile gołębi młodych masz w tym roku wyhodowanych? 48 i nigdy nie przykładam wagi do gołębi młodych. Nigdy? Jeszcze nigdy nie starałem się, żeby zwyciężać. Ważne, że przychodzą. Aha. Jak wróci, to jest super gon. A jeszcze jak się zgubi na ostatnim locie i przyjdzie za 2-3 tygodnie, to już wiem, że to jest dalekodystansowiec. On sam szukał drogi do domu i bez wracania ze strachu w bandzie gołębi, tylko sam szukał drogi. Aha, w ten sposób. Tutaj. A ty w swojej hodowli podobnie uważasz? Stosujesz metody takie? Nie, ja przykładam dużą wagę do gołębi młodych, ale dopiero zaczynam i to wiadomo, różnie z tym bywa, dużo błędów się popełnia na początku hodowli. No ale staram się dążyć do tego, żeby i na młode gołębie i później jako roczniaki. Dużą wagę przykładam do roczniaków. Roczne mogą nawet maratony iść i bez problemu robią 750 km, to taki maraton to roczne. Bez problemu usiądą. Tak jak w zeszłym tygodniu u nas. No, Krzysiek, w zeszłym tygodniu 780 km roczna moja samiczka zdobyła pierwsze miejsce z 3500 gołębi. No to bardzo duży sukces właśnie. Czyli tutaj to nie jest przypadek, że takie gołębie z takiej hodowli wygrywają Barcelonę, że tak powiem. 26 rocznych, 11 w konkursie. No, a tutaj kolega Robert czym się może pochwalić? Znaczy, no sam powoli już jakieś tam wyniki, jak to początkujący hodowca. Ale tutaj, że tak powiem, u ciebie są tradycje rodzinne hodowli gołębi? Dziadek lotował w 60-tych latach. A ty od którego zacząłeś rok lotować? 2005 rok na młode, na stare nie lotowałem, zacząłem na stare lotować w 2007 roku.
Ale wiadomo, jak to początki. Krzysiek, tydzień temu pierwszy gołąb u Roberta to mój, tylko się nie przyznaję, roczniak. Tak było? Tak. A druga sprawa, od jego dziadka dostałem pierwsze gołębie w 75 roku. Dziadek Roberta dał mi pierwsze gołębie. Tutaj jeszcze powiedzmy, że właśnie tutaj u kolegi Herberta to tradycje są gołębiarskie bardzo silne, gdyż kolega Herbert te, że tak powiem, zamiłowanie przejął do ojca swojego, ale od dziadka i jeszcze wcześniej też lotowali, tak? W 1936 roku furmanką konną jechali na dworzec w Opolu i wieźli gołębie na Aachen. To pociągami wtedy się woziło? Takie filmy pociągami, dokumentalne tak, możemy też zobaczyć? Tak, ładowali do pociągów i od tych czasów całe te lata w rodzinie są gołębie. Tak, czyli to nie jest żaden przypadek, to są po prostu hodowle, które tutaj od wielu lat są kultywowane. No i też, że tak powiem, potwierdzają tutaj jakość tych gołębi, ich osiągnięcia, które zdobywają w oddziale. A twój największy sukces do tej pory w Polsce w ramach lotów gołębi pocztowych, to jaki to był? Dwa lata temu, 9. seria w Polsce. 9. seria w Polsce. A tytuły w GMP jakieś zdobywałeś, coś takiego? Nie, ja tylko maratony. Maratony. Czyli się specjalizujesz, że tak powiem, w dalekim dystansie. Już pan Matys to powiedział na spotkaniu rejonu, gdzie 5 okręgów bierze udział. Wyjął kartkę z kieszeni, bardzo mu dzięki, i przeczytał moje wyniki od 10 lat. W 2000 roku o 0,2 punkta przegrałem z nieboszczykiem Kochankiem mistrzostwo rejonu w maratonach. Tutaj jeszcze chcieliśmy pokazać, że tutaj hodowli patronuje święty Franciszek, którego tutaj koledzy mają, że tak powiem, figurę. I jak się, ostatnio powiedzieli, się śmieli, że jak gołąb ten przyleciał, to się... Jak czerwona przyszła właśnie, dobrze. Także na dzień dzisiejszy może już kolegom na chwilkę podziękujemy, ale postaramy się jeszcze tych kolegów odwiedzić później, kiedy poza sezonem lotowym nawet będą mieli gołębie przygotowane do parowania, że tak powiem, do kolejnego sezonu i wtedy więcej nam powiedzą o swojej hodowli. Także na dzień dzisiejszy dziękujemy, bo mam bardzo miło tutaj gościć i życzymy dobrych lotów. Dziękujemy. Jeszcze na koniec, tutaj kolega Herbert chciał pewną refleksję odnośnie lotów Barcelona tutaj wyrazić i przekazać swoim innym kolegom z braci gołębiarskiej. Żeby ludzie nie myśleli, że gołębia się wysyła na męczenie i tak dalej, bo ta czerwona, jak przyleciała, to była tak zadowolona, że jest w gołębniku i tak jakby wróciła z pola, a nie z Barcelony. I w bardzo dobrej kondycji też. W bardzo dobrej kondycji. Zresztą sam pan widział, nic jej nie brakuje, ona jest zadowolona, oczywiście, szczęśliwa. Tylko trzeba wysyłać odpowiednie gołębie na odpowiednie loty. I odpowiednio przygotowane też. Oczywiście. Rozumiem. Oczywiście. Dziękujemy bardzo i jeszcze raz, już się teraz żegnamy i dobry lot. Dobry lot.